Książka wciąga. Hej, tu Ewelina. Dzisiaj postanowiłam zabrać się za maraton czytelniczy 24-godzinny. Jak widzicie, jestem w pokoju Oli, bo zostałam wyeksmitowana, żeby nikomu nie przeszkadzać swoim czytaniem. Na pierwszy rzut lecą Kosiarze Nila Schustermana. I zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dużo osób teraz nagrywa te maratony czytelnicze. No i zobaczymy, ile uda mi się przeczytać. Tak, w międzyczasie, w przerwach w czytaniu pokażę Wam, co robię, bo robię też coś na kanał i myślę, że ten filmik, który właśnie montuję, pojawi się wcześniej niż ten maraton czytelniczy, a będzie to 100 książek, które chcę przeczytać i no nie wiem, czy tych kosiarzy wykreślać już z tych książek, czy jeszcze nie. I tak się właśnie montuje filmik 100 książek, które chcę przeczytać. No tak, troszkę pracy mnie to kosztowało, jeszcze nie jest skończony. Kosiarze na razie bardzo dobre wrażenie na mnie zrobili na tych pierwszych stronach. Oczywiście tam kanarek szaleje w tle. Może Wam go pokażę, bo coś głupieje. Oto i jest nasza gwiazda. Kanarek o imieniu Alicja. Nagle zamilkł, no proszę. No zaśpiewaj coś. Tak przy okazji pokażę Wam może i chomika. Aha. Na szczęście on w nocy śpi. No chociaż nie wiem, jak to będzie przy zapalonym świetle, ale zwykle w nocy śpi i nie przeszkadza. Przychodzę do Was z małym update'em. Jestem na 119 stronie kosiarzy. I to mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. Świetna książka. Jak na początek. No naprawdę, bohaterów się bardzo lubi. Przypadli mi do gustu niesamowicie. Historia też świetnie napisana. Świat wykreowany, no po prostu petarda. I no ja nie wiem, czy będę dzisiaj spała, bo o matko, to tak wciąga, że naprawdę nie będę Wam się już pokazywać, bo jestem w piżamie i zmyłam makijaż i w ogóle, ale no kurczę, miazga, no po prostu miazga. Wracam do Was z 193 strony, rozdział 15. I to, co się wydarzyło w ostatnim rozdziale na końcu, to jest po prostu... Jezu! No matko kochana, emocje, jakie wywołuje ta książka, jest po prostu... Aaaa! Właśnie okazało się, że... No nie wierzę. Boże, no nie wierzę. Co tu się dzieje? Hej wszystkim, mamy już ranek. Wczoraj przeczytałam 415 stron i ta książka będzie jedną z moich ulubionych, coś tak czuję. No jest już rano, jeszcze chwilę poczytam w łóżku i postanę zrobić jakieś śniadanie. Mam chociaż kawę, bo ledwo żyję. Zobaczmy, jak jest na dworze. No szaro, buro i ponuro. Z góry przepraszam za mój wygląd, ale no dopiero wstałam. I skończyłam czytać Kosiarzy. Bardzo, ale to bardzo mi się podobała ta książka. Miała
520, chwilę. Miała 528 stron, czyli całkiem sporo. Jest no prawie 11, więc tak myślę, co tu teraz zacząć czytać. Oczywiście muszę zacząć też robić obiad. Wczoraj zedytowałam film i no może zabierzemy się za niby noc. Mam ochotę też na Z mgły zrodzonego. Mam ochotę też na Płomień, ale nie przeczytałam Zgonu. Może to nie będzie przeszkadzać, ale myślę, że to będzie mi się fajnie szybko czytać, więc może zabiorę się za to. A najpierw muszę coś zjeść, bo wypiłam tylko kawę. Mam nadzieję, że Was bardzo nie razi to, jak wyglądam, chociaż no, cienie pod oczami są, ale nie spałam chyba aby 4 godziny, ale do tej historii było warto, zdecydowanie. No dobra, mam obiadek, żurek z jajem, no i zaczynam czytać Płomień Ginny D'Amico. Nie jest to długa książka, więc myślę, że szybko mi pójdzie. Hej, mała aktualizacja, jeżeli chodzi o Płomień. Przeczytałam 86 stronek na razie. Teraz muszę wyjść, jak widzicie, troszeczkę się wystroiłam. Ale mam takie spotkania rodzinne, więc muszę wyjść. Ale mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze coś poczytam. Hej, ja wróciłam, już się przebrałam. Zmyłam makijaż jako tako. Trochę poczytałam i skończyłam Płomień. I cóż mogę rzec? On ma 400 coś stron, 416 dokładnie, i tak sobie myślę, że może zrobimy recenzję Płomienia. Ale nie wiem, czy to ma sens, bo jest jeszcze pierwsza część, Zgon. No ale w sumie... Bo nie chcę Wam w tym filmie za dużo mówić o tej książce, ale może właśnie zrobimy recenzję, albo po prostu w podsumowaniu tego maratonu coś tam więcej powiem, albo w podsumowaniu miesiąca. Jeszcze zobaczymy. Hej wszystkim, tu Ewelina i witam się z Wami w kolejnym dniu, już po maratonie czytelniczym. I trzeba jakoś podsumować ten maraton, więc no zaczynajmy. Sądzę, że wybrałam dobre książki do maratonu. Przede wszystkim Kosiarze, których czytałam jako pierwszych, niesamowicie mnie pozytywnie zaskoczyli. I no myślałam, że no taka gruba książka, która ma ponad 500 stron, ponad 500, no to będzie mi się dłużyła, ale przeczytałam ją dosyć szybko. Czytałam ją w nocy i chyba troszkę rano i chyba nagram osobny film o tej książce, może tu ją pokażę. No jest cudowna, naprawdę cudowna. No i z drugą książką miałam już większy problem, bo wiedziałam, że po cokolwiek nie sięgnę, Kosiarze mnie dorówna. I myślałam, że sięgnęłam po coś lekkiego, bo sięgnęłam po Płomień Ginny D'Amico. I to jest druga część. Pierwszej części nie mam, nie czytałam. Tą książkę czytało mi się tak troszkę topornie, nie mogłam się jakby tak wgryźć w tą historię. Chociaż klimaty są podobne, bo tutaj też chodzi o takich żniwiarzy, kosiarzy. I myślę, że na temat tej książki nagram recenzję, albo nagram recenzję Kosiarzy, nie wiem. Kosiarze na pewno będą się znajdowały w top 10 tego roku moich przeczytanych książek, bo po prostu skradli moje serce i uwielbiam tę książkę. Naprawdę. Ubóstwiam. Dobra, Płomień jako tako. To jest taka książka bardziej dla młodzieży, Boże, jak to źle brzmi. Dla osób może troszkę młodszych ode mnie, bo ten język troszeczkę kuje, ale jak mówiłam, po Kosiarzach, po cokolwiek bym nie sięgnęła, byłoby gorsze. No i
jak już skończyłam płomień, no to sięgnęłam po tego pięknego tomiszcza z Mgły Zrodzony Brandona Sandersona. I nie skończyłam tej książki, niestety. Jestem, nawet nie w połowie, bo na 185 stronie. I to kosiarzom dorównuje. Ja słyszałam takie opinie, że ten świat wykreowany w tych książkach Sandersona jest bardzo skomplikowany, jeżeli chodzi o te różne metale, czerpie się z nich jakąś moc. To bałam się tego troszeczkę, ale byłam bardzo ciekawa tej książki, więc zaryzykowałam i ta książka wciąga. Ta książka wciąga. Naprawdę. Ja nie mam jakiejś specjalnej trudności, żeby nie ogarnąć tego całego świata, chociaż jest ogromny i w ogóle jest skomplikowany, jakby nie patrzeć, ale podoba mi się. I powiem Wam, że łatwiej mi było ogarnąć właśnie z Mgły Zrodzonego jak do tej pory, no bo nie jestem daleko, jeszcze nawet nie w połowie, ale jak na te... No to chyba pierwszą część przeczytałam. Tak, przeczytałam pierwszą część, tutaj mam część drugą, Rebelianci pod niebem z popiołu. Jest mniej skomplikowana ta książka, przynajmniej te początki, niż był Czas Żniw Samanthy Shannon. I mówię to szczerze, bo tam mieliśmy tyle tych rodzajów, tych jasnowidzów, niejasnowidzów, że no, człowiek się gubił. I często musiałam przy tamtej książce właśnie wracać do początku, żeby sobie zerkać na tą ściągaweczkę taką od autorki, kto jaką ma moc, kto jak jest nazywany, na którym szczeblu hierarchii się znajduje. To tutaj no, mamy też ściągaweczkę. Ściągawka jest z tyłu i tego tak wcale nie ma dużo. I bardzo mi się podoba, naprawdę. Bardzo żałuję, że nie skończyłam czytać tej książki w trakcie maratonu, no ale no zabrakło mi czasu, 24 godziny, to jest jednak za mało. Jeszcze miałam taki mały wyjazd, musiałam się pojawić tam na spotkaniu takim rodzinnym. No i oczywiście musiałam jeść, musiałam troszkę spać. Ale jakbym nie spała i zrezygnowałabym, no może nie z jedzenia, bo bez jedzenia, ja nie potrafię zrezygnować z jedzenia, ale jakbym, no, jakby mi nikt nie przeszkadzał, to bym na pewno to skończyła. Nie wiem, ile przeczytałam stron łącznie, pewnie Wam się pojawi gdzieś tu łączna suma, no bo kosiarze mieli 500 coś stron, plus do tego ten płomień też, chyba ze 400. No i Sandersona, jak mówiłam, 180 coś, no to tak. No myślę, że ponad 1000 jest. I wynik mnie satysfakcjonuje. Jakby nie patrzeć, sięgnęłam po książki, których nie znałam, które miały skomplikowane światy, w które trzeba było się wgryźć, więc jestem z siebie zadowolona. I myślę, że to nie był ostatni tego typu film, znaczy taki z maratonem czytelniczym, ale myślę, żeby zrobić coś w troszkę innej formie, znaczy się też czytać przez jakiś okres czasu, ale no nie wiem, czy dłuższy niż 24 godziny, czy po prostu przez kilka dni i ile jestem w stanie książek przeczytać. Że już bez takiej konkretnej spiny, że po prostu nie spać, nie czytać, tylko czytać z przyjemnością, bo też kurczę, takie odniosłam wrażenie, że przy tych kosiarzach, jak również przy tym z Mgły Zrodzone, ale to już końcówka, to tam ja jeszcze tutaj będę miała tą przyjemność czytania. Do kosiarzy też kiedyś myślę, że wrócę, przeczytam to ponownie, ponieważ chciałabym się tak, wiecie, ponapawać tą książką, nacieszyć się tą książką po prostu. A z płomieniem był ten problem, że właśnie nie czytałam pierwszej części. Chociaż to no, nie przeszkadza za bardzo, ale myślę, że jakbym przeczytała tą pierwszą część, to bym była tak bardziej w temacie i czytanie szłoby mi szybciej. No ale cóż, jestem zadowolona, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie, jeżeli Wam się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!